Braku lekarzy ciąg dalszy. Kolejny szpital w województwie śląskim zawiesza działalność oddziału. Tym razem z brakami kadrowymi mierzy się szpital miejski w Rudzie Śląskiej, gdzie z powodu zwolnień lekarskich konieczne było wprowadzenie ograniczenia przyjęć pacjentów na oddział neurologiczny i udarowy. Jak jednak deklarują przedstawiciele szpitala, to sytuacja przejściowa. Do funkcjonowania z kolei wraca oddział wewnętrzny szpitala wielospecjalistycznego w Jaworznie. Fatima Orlińska. Szpitale w regionie wciąż walczą z brakiem personelu. W tym tygodniu Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej poinformował o częściowym zawieszeniu pracy jednego z oddziałów. Ograniczenia dotyczą przyjmowania nowych pacjentów. Nasza decyzja spowodowana jest sytuacją losową, czyli wystąpieniem zwolnień lekarskich wśród lekarzy. Nie jesteśmy na ten moment w stanie określić, do kiedy ta sytuacja potrwa, ale jesteśmy na etapie prac i działań mających na celu powrócenie do normalności i przywrócenie funkcjonowania oddziału. Przebywający tam obecnie pacjenci nie zostaną relokowani, a szpital zapewnia, że nie odczują oni braku opieki lekarskiej czy pielęgniarskiej. Nowi i potrzebujący opieki neurologicznej pacjenci mogą ubiegać się o pomoc w placówkach miast sąsiednich, na przykład w Świętochłowicach. Braki kadrowe dały się we znaki również w Jaworznie. Po miesiącu przerwy jednak oddział wewnętrzny swoją działalność tam wznawia. To są trudne sytuacje kadrowe, nie tylko u nas, ale w całym województwie, w całym kraju jest ogólnie znana sytuacja szpitali tego typu, oddziału tego typu i tutaj operatywność pani dyrektor pozwoliła na zatrudnienie ordynatora, lekarza, który zorganizuje z powrotem pracę tego oddziału. Zostanie on ponownie otwarty w poniedziałek 4 września. Sytuacja wciąż jednak jest dość trudna, bo wystarczy, że zabraknie choć jednego lekarza, a ciągłość pracy oddziału może zostać zaburzona. Urlopy czy choroba któregoś z lekarzy zmusza dyrektora do zamknięcia oddziału. To pewnie smutne też decyzje dla wojewody. Śląsk jest duży, tych podmiotów jest dużo, więc globalnie sytuacja pewnie nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia, ale w pojedynczych przypadkach ludzie są przyzwyczajeni do tego, że pomocy chcą blisko domu. Problem może zmaleć po zakończeniu okresu urlopowego, jednak nie zniknie całkowicie. Wciąż występują braki kadrowe, które mogą zostać zniwelowane po wykształceniu się nowych specjalistów chętnych do pracy w szpitalach.